O, no. Co jest? Co mamy wielkie starcie? Zanim obejrzysz ten filmik, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Statystycznie 70% osób, które ogląda moje filmiki, nie subskrybuje. Tak więc nie bądź inny, zostaw subka oraz łapkę w górę. Zapraszam na odcinek. To tak. Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Admiros, dzisiaj jest ze mną Kremol. Eluwa, Admirosuwa, Kremoluwa. Wow, Eluwa, Admirosuwa, Kremoluwa. I słuchajcie, nawet narysowałem Kremola na mojej tablicy, bo mam też taką tablicę. Ty tego Kremol nie widzisz, więc będziesz musiał sobie obejrzeć na odcinku. Serio? Narysowałem kremówkę i XD dopisałem. Bo wiesz, Kremol, kremówka i kremówki Kremola, dlatego no nie umiem rysować, ale narysowałem. Tak więc zostawcie mi 3 lajki za ładny rysunek, a subskrypcję możecie zostawić na przykład Kremolowi. I co dzisiaj będziemy robić? Co dzisiaj będziemy robić? Już wam mówię. Dzisiaj Kremol będzie kazał mi kupić jednego skina. Tak więc Kremol, zapraszam cię tutaj, wybieraj co chcesz. Dobra, tam mówiłeś mi przed odcinkiem, jakie skiny nie masz, więc mogę wybierać. Tak jest. Więc myślę, że Wyścigowiec Brock będzie dobry. Wyścigowiec Brock, cóż za niespodzianka. W życiu bym się nie spodziewał, że wybierzesz tego skina. Dobra, wow. Tylko, że wiesz co jest problem, ja Brockiem bardzo kiepsko gram, więc to będzie dość ciekawe. No to i co? To widzowie będą mieli bekę. Jeżeli macie bekę, to piszecie w komentarzu beka, ok? Jeżeli będziecie mieli bekę, dobra, ja go kupuję za 150 gemów. No i proszę bardzo, jest. Kolejne pieniądze zostały wydane na Brawl Stars, bo to jestem przeszczęśliwy. Już niedługo Kremol będę nagrywał odcinek, albo już się pojawił, gdzie pokazuję, ile wydałem na Brawl Stars pieniędzy. O nie, to ja lepiej tego, może lepiej bym nie nagrywał. Wiesz co, ja boję się, że to będzie już kwota rzędu 2000, tak mi się wydaje. U mnie też, nie ma. Ale jeszcze tego nie liczyłem, więc jestem nieświadomy. Dobra, zaczynajmy. Będziesz zapierdzielał tym wyścigowcem? No, kurde, zobacz, patrz, jak ja tu normalnie... Znaczy ja mam bardzo kiepskiego aima, że tak powiem. Wolę postacie takie na blisko, albo które nie są aż na tak daleko, o. Okej, rozumiem. Na przykład Karl jest spoko, Rosom lubię grać. Co? Leona masz? Wszystkich już brawlerów mam, a my dawno nie nagrywaliśmy, kurde. No, niestety. Dajcie lajka, jak chcecie więcej duosków ze mną i Admirosem. No właśnie, jak chcecie więcej duosków, to oczywiście lajka w górę. Po czemu by nie? Duo się fajne tutaj robi, więc można tutaj... Ej, ty dobrze grasz! A ty też, dziękuję. Ja grałem teraz z widzami i oni bardzo kiepsko grali i po prostu poczułem taką dziwną różnicę, taką... Wow! Ty dobrze grasz! Nie takie... obrażać widzów. Ej, nie, oni tak troszeczkę słabiej grali, ale nauczą się kiedyś, nauczą się. Dobra, ej, idzie nam bardzo dobrze, tak powiem. Mhm, tutaj. Dobra. No mamy środek zajęty, tak ci powiem. No, jest spo... Ale pięknie. O, teraz Rico jest bardzo zboostowany podobno. I dobrze się nim gra. Ło. No dogonię czy nie dogonię? Tak się zastanawiam, kiedy my ostatnio nagrywaliśmy razem odcinek? Nie wiem. No jest, dobra, zrobiliśmy. Jest. I wielkie starcie. Wow. Jej. Jest. Dobra. O, tam to mamy. Ło, to są jakieś... Jakieś pionki, bamblery. Dobra. Superansko. Ze snajpiego. Pięknie. Ładnie. Ej, powiedz szczerze, podskoczył mi troszeczkę skill, tak tyci. No, spoko. Pierwsze mamy zwycięstwo, jeżeli się uda, to spróbujmy zrobić wszystkie wygrane tutaj. Okej, dobra, to challenge accepted. Jak się uda challenge, to wszyscy napiszą w komentarzu... Co mogę napisać? Nie wiem. Nie wiem, o, napiszą nie wiem. Nie wiem. Okej, to już będą, już mają dwie rzeczy do napisania w komentarzu. Czuję, że tutaj będzie jakiś rekord komentarzy. Dobra, nabity. No to jak będzie 10 tysięcy komentarzy, to Admiros... Nie wiem, to ile... otwieramy 10 tysięcy komentarzy, to z Admirosem otworzymy taki sklepik, taki w Warszawie, w centrum Warszawy, gdzie będziemy rozdawać kremówki. Okej. To jest wyzwanie, że tak powiem. Bo oni 10 tysięcy wbiją, więc ja nie wiem. Ale ty to organizujesz, ja będę tylko sprzedawał, okej? O nie. No to kremówki są twoje, więc to idealne tutaj. Idealnie pasuje. Dobra. Co? No nie wiem, czy jest sensu się na nich pchać. Nie, chyba nie. No niby tam... No tutaj na górze wcale nie jest lepiej.
Na górze wcale nie jest lepiej, że tak powiem. No, wiesz co, tutaj się nawalają wszyscy. O, ładnie. Niezbyt. Uciekli, niestety. Aj, no ciężko. No, niestety, ale dobra, są w potrzasku. Stąd, no, ci już tu podają. Dobra. Dobra, wal. Ach, kurde. Nie no, ja uciekam. Dobra, to uciekaj. Nie! Zostawcie mnie! No, niestety. Aż Brock jest załamany, ale on się obraził. Masz trzy legendy, tak? No. Jakaś dobra legenda. To Spike może, ja lubię Spike'em, jak się gra. Dobra, różową. Taki różowy. Różowy tak. Spike'i. Miałem różową muszkę teraz na komercie, także... O, nawiązanie, tak, jestem fanem Spike'iego, dlatego założyłem tak. Różową muszkę. No, ej, nie pomyślałem o tym. Dobra, ja Spike'im bardzo lubię grać, bo on bardzo fajnie ten... no jest taki wybuch jakby i to wydaje się, jakby on mocniej uderzał. Tak, no. Dobra, na górę, pięknie. Wow. Dobry starcik, 3 power cubesy. No. 0 przeciwników, to może środek. Oj, nie? Piperka, chodź tu, błagam. No nie, uciekaj! Najgorzej. Ona wiedziała, co się święci. Jest! Dobrze. To było tak lejce. O nie, Shelly! No kurde! Nie. Hello darkness, my old friend. No. Yeah, no, zabiłem. Pięknie, porobiłeś. A widzę taktyczne czekanie, aż się zrespi. Tak. Dziękuję. Power cubes jest dla ciebie. Dzięki! Za tego power cubesa. Mogę go zebrać? Dobra. Mogę? Jest, dzięki! Nie miałeś zakaz. Nazwę odcinek Kreml dał mi power cubesa. Okej. Okay. Ciekawe, jaka reakcja widzów będzie. He, o co chodzi? Dobra, 9 to jest ma. Kurde, no i nie kolcik. Żebym kolcem trafić. O. Jak ja go walę tymi kolcami, to może nie robię mu wielkiego damage'a, ale stopuję jego regenerowanie się. No tak, to jeszcze jest spoko. Oj. Wielkie starcie. Dobra, pakuję nas tymi parkiepsami. Dobra. Oj. Gdzie jest ta Piper? Bo ta Piper mnie denerwuje. Na górze jest. Ile ona ma tych? Ja nie widzę, ile ona ma. Dużo siedem. Ma? Siedem. Dobra, to ja spróbuję nie zginąć. Ja cofnę i się podleczę, bo ona mnie na strzała zaraz. Dobra, ani ta Panda leży. Padła, nas... super. Mam, jak się, musimy się teraz rozdwoić, żeby ona nas nie miała na... Dobra, puszczam ulta na nią. Super, udało nice, się. Pięknie. Jej. Wow. Pięknie tutaj nam poszło, kurde. Odrabiam, no, odrabiam okay. Pucharki. Co? Róż jest najlepszy, okej? Okay? Team Róż. No ja tutaj tak trochę, no różowy, bardziej ogniste kolory mam, wiesz? Ale taka kurtka trochę taka... Ciemny róż, powiedzmy, ciemny róż. Okej, dobra, to jest ciemny róż. Chłopaki nie umiem odróżnić kolorów, także prosimy nie hejtować. No, dla mnie to jest różowy, dobra. Jak ci admin rozkuminał dzień, pomijając fakt, że mieliśmy nagrywać godzinę temu, ale zaspałem. Ha, Kremol śpioch. Kremol śpioch, wszyscy w komentarzach Kremol śpioch. Tak. Wiesz co, jak mi minął dzień? Dobra, pytasz, co robiłem rano, to tak. Rano wstałem, zacząłem przygotowywać się do nagrywek z Kremolem, bo umówiłem się z nim na konkretną godzinę. I liczyłem na to, że się nie spóźni, bo nie lubię, jak ktoś się spóźnia. Nie, no dobra, nie kontynuujmy tego. W brief Facebook, nie, Kreml nie ma problemu. No odcinku, nie lubię, jak ktoś się spóźnia. Nie, okay. No, nie, no, wiesz co, chodziło mi po prostu o to, że... Nie no, wstałem sobie, to był żarcik taki, co nie żarcik, kosmonaucik. Wstałem sobie okay. Rano, co tu się dzieje? Wiesz, że nie mogę kontynuować naszej nie wstawaj historii. Rano, tylko graj. Nie mogę kontynuować historii, bo jak mówię, to nie mogę się skupić na grze. A ja właśnie jak mówię, to lepiej mi się gra. Nie, ja odwrotnie, jak mówię, im więcej mówię, tym gorzej gram ogólnie. Dobra. O! Ciężko z tym. Dobra, to wracając do historii, po prostu wstałem sobie rano. Była godzina chyba 7:30 albo 7. Zrobiłem sobie śniadanie, jajecznicę. Potem wstawiłem odcinek na drugi kanał. Coś tam pomontowałem. Wstawiłem odcinek na główny kanał. Wypiłem sobie szejka. No i wtedy napisałem do Kremola, halo, gdzie jesteś, pobudka? No i tak właśnie wyszło. A Kreml wtedy spał, o tak, koniec historii. No. Także nie polecam nagrywania ze mną, o. Bo zaśpię albo rano bynajmniej, ale przegraliśmy. O, przegraliśmy. Widzisz, jednak zacząłeś gadać i też tutaj nam nie poszło. No, niestety. Ale ja nie jestem no. Na zero.
ciebie. Ja też na zero. Phoenix Krug. Dobra, to myślę, że chyba ostatnią gierkę możemy zagrać. Dobra. Liczę na zwycięstwo. Teraz skupmy się, co nie, już zero historii, zero opowiadania. 100% win. Za górami, za lasami mieszkał sobie Admiros z... swoimi sowami. Dobra, okej. Okay. To już nie mamy szans na zwycięstwo, bo jestem ciekaw, co dalej jest w tej historii. Nie wiem dalej opowiadać, nie myślę o historii. Dobra. Okej, okay. Ja pójdę może w górę. Może nie rozdzielajmy się, jednak pójdę chyba w dół. No. Tak będzie chyba. Tu jest w krzakach jeden. A. No, jest w krzakach. Adesiak, czemu przegraliśmy? No to na ostatni to ja pogram teraz. Weź coś najlepszego, co wykeruje nas na 100%. Dobra. To wykieruje nas... dynia. Okej. Okay. Kucharz. Kto jest głodny? Ja jestem głodny. Dobra. Jestem mega głodny, ja ogólnie zawsze jestem głodny. Ja tam śniadań nie jem, więc wiesz. Nie jesz śniadań? Dlaczego? O, dobra, mamy temat odcinka. Dlaczego Kremol nie jesz śniadań? Nie wiem, w sensie ja, moje śniadanie wygląda tak, że szybko coś przegryzę, tak na szybko, żeby nie mieć zębów na pusty żołądek. I tyle. Okej. Okay. A no. Jako tak, no to nie serwuję sobie jakichś posiłków śniadaniowych. Nie, na przykład nie jakieś kanapki, jajecznica, parówki, cokolwiek? Nie. I tego, i jajecznicy, i nie lubię takich dań śniadaniowych. Parówki, jajecznica, nie lubię, nie przekonam. Wow, aż zginąłem z wrażenia. No nie? Nie no, ja uważam, że śniadanie to jest najważniejszy posiłek w ciągu dnia. W sensie jak coś na szybko złapiesz, to jeszcze spoko, co nie? Ale ja bym nie mógł, wstaję rano i jestem głodny. No, ja też, ale zaspokajam to piciem. O, okej. Okay. Ciekawe. No Genie sobie nie, to... Ja na przykład głód zaspokajam jajecznicą najczęściej. Nie, to mi się niedobrze robi od jajecznicy. To nie wiem. I przez jajecznicę przegraliśmy. Przegraliśmy przez jajecznicę. Dobra, nieważne co się stanie, zagramy teraz ostatnią grę i nawet jeżeli przegramy, to trudno. Ja uczucie, kiedy mówimy, że zagramy teraz ostatnią grę od 5 gier. Hashtag montaż. Dobra, tym razem już się na pewno uda. Tak, bo teraz dwóch wyścigowców jest. Dobra, mogliśmy od samego początku tak grać. No. Dwóch wyścigowców. No czemu nie pomyślałem o tym na samym początku? Dobra. Tak więc wracając do naszej jajecznicy. Ja uwielbiam jajecznicę na przykład. To jest najsmaczniejsza rzecz na świecie. A to taką samą jajecznicę jesz bez niczego? Wiesz co? Jajecznicę z papryką, albo jajecznicę z pomidorem, albo jajecznicę z pieczarkami, albo jajecznicę z szynką. Z szynką jest bardzo dobra. O, no. Co to... jest? Czemu mamy wielkie starcie? No bo wyścigowcy są najlepsze, okej. Okay. Jak to się w ogóle wydarzyło? Już ledwo co zaczęliśmy zbierać cokolwiek. O nie! Co ty zrobiłeś? No bo... Sabotujesz nasze zwycięstwo! No, dosłownie. O nie! Ale było drugie miejsce. Ale było drugie miejsce, tak więc myślę, że drugie miejsce nam tutaj w zupełności wystarczy. No i co, będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki Kremol za wzięcie udziału w mojej super odcinku z kupowania skinów dla Admirosa, żeby wydał więcej pieniędzy. No i oczywiście wbijajcie na kanał Kremola, link macie w opisie oraz w adnotacji. Koniecznie subskrybujcie Road to 500 000 Kremol i tak dalej. Czy chciałbyś powiedzieć coś na koniec? Bo ja nie mam pomysłu, co powiedzieć. Na górze róże, na dole sowy, Admiros ma... Dobra, chciałem zabłysnąć, ale mi się nie udało. Nie umiem rymować. Dobrze. Dobrze, zostawcie suba. Kończymy ten odcinek, trzymajcie się. Na razie, cześć! Eluwa!